Nie, są wolne wejścia. To na przykład też jest, bo to jest miecz do Nikilusa, nie? Dzięki. Pokaż mi jak to jest. Tak naprawdę fabryczny. A masz wszystkie? Słuchajcie, to jest, to są fabryczne Commodore 64. Nie ma tutaj wiele zmian, poza polakierowaniem tego i wyprowadzeniem potencjometrów, które są fabrycznie na portach joysticka i podpięciu kartridża z programem. To praktycznie są wszystkie modyfikacje tych komputerów, także to są całkowicie fabryczne sprzęty z lat 80. A tutaj masz wyższą oktawę, tak? Różnie. Czasem mam wyższą oktawę, czasem inne brzmienie. Brzmienie, jakie słyszycie, to jest SID, który jest chipem w Commodore 64, chipem muzycznym, odpowiedzialnym za dźwięk. To jest taka namiastka, powiedzmy, syntezatora analogowego. To znaczy przynajmniej...